W pięknym, ale jakże wymagającym czasie Adwentu. Czasie, który uczy nas oczekiwać na przyjście Pana Boga, który jest czasem nieustannego czuwania, czuwania, bo przychodzi Ten, który nas prawdziwie kocha. I często w tym czasie możemy się zastanawiać, w miarę jego upływu tak naprawdę, za kim czekamy, jaki jest ten Bóg którego w adwencie wyczekujemy. Dzisiejsza Ewangelia najpiękniej nam pokazuje jaki to Bóg. To Bóg, który przychodzi i szuka tych, którzy są zagubieni. To Bóg, który przychodzi jak dobry pasterz, szukając tej jednej jedynej zagubionej owieczki. Tak dobrze mieć takiego właśnie Boga. Tak często w naszym życiu się gubimy. Tracimy jego sens. Tak często czujemy się osamotnieni na drogach naszej codzienności. Tak często jesteśmy jak ta owca z dzisiejszej Ewangelii, która wchodząc w cały wir życia, które tak szybko mknie do przodu, po prostu gubi prawdziwe znaczenie, prawdziwy sens, a często nawet cel tego wszystkiego, co robi. Jezus jest tym, który przychodzi. By szukać, Jezus jest tym, który przychodzi, Adwent nam mocno to akcentuje, by wreszcie odnaleźć, by wziąć na ręce, by przytulić. Tak bardzo potrzebujemy Boga, który przytula do swojego serca. Tak bardzo potrzebujemy Boga, który w tych najtrudniejszych momentach naszego życia, kiedy faktycznie jesteśmy zabłąkani, zagubieni, kiedy to wszystko wkoło wydaje się totalnie bezsensowne. Tego Boga, który wtedy właśnie przytuli mocno do siebie. To Bóg, który ratuje w nas z największej opresji. To Bóg, który najlepiej wie, kiedy przyjść i być blisko. Bądźmy otwarci na Boga, który przychodzi, w szczególności w czasie Adwentu. Bądźmy otwarci na Boga, który pragnie tak mocno nas do siebie przytulić, być Bogiem tak prawdziwie bliskim. To jest. Sens tego oczekiwania. To jest coś, co dodaje motywacji do tego, by prawdziwie, wewnętrznie, dobrze duchowo oczekiwać, bo przecież każdy chce się spotkać z takim właśnie Panem. Niech kolejne upływające dni Adwentu będą dniami odkrywania Boga, który jest miłością tak bliską, że dającą poczucie prawdziwego bezpieczeństwa i komfortu życia. W tych szalonych i trudnych czasach, kiedy tego komfortu wkoło coraz mniej odnajdźmy sens naszej codzienności w samym Bogu.